Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Klimaktowon, łagodzącego objawy menopauzy. Dzień dobry, witam. Kolejne pytanie, które napłynęło. Dość długie, Państwo widzicie go na ekranie. Pacjentka ma nadciśnienie, jednomoczanową, przytyła 20 kg, ma obrzęki nóg i jak twierdzi, bardzo mało je, a mimo wszystko tyje. Oczywiście wiem trochę za mało, żeby podawać konkretną receptę na te problemy. Jak już wspomniałem, kiedyś lekarz jest tutaj, który jest na pierwszej linii frontu, czyli jest lekarzem, który leczy tą pacjentkę, powinien się wypowiedzieć bardziej tutaj konkretnie w tej kwestii. A to co ja bym sugerował, o czym trzeba by rozważać? Po pierwsze, jeżeli pacjentka rzeczywiście jest w okresie menopauzy, to należy rozważyć surowce o takim działaniu, które łagodzą objawy menopauzy. Ja najczęściej stosuję ekstrakt z cimicifugi, czyli pluskwicy, łączony z chmielem, z ekstraktem, ze strzyżkami chmielu. Takie połączenie daje efekty łagodzące objawy menopauzy, a też działa lekko uspokajająco. Ale można też myśleć o koniczynie łąkowej, można o soi. Tutaj są też inne surowce, o których można, niepokalanek, można tutaj myśleć. Co jest tutaj ważne? Ważne jest to, że czasami w okresie menopauzy u pań te objawy, które miały w niewielkim stopniu, zdrażnie się nasilają. Ktoś miał tendencję do skoków ciśnienia, to tu ma nadciśnienie w menopauzie. Jeżeli miał tendencję do nadwagi, no niestety wpada w otyłość, czasami to jest 20 kg. To wszystko się może nasilać w czasie menopauzy. To, że ma obrzęki nóg, czyli pukną mi te nogi, może być spowodowane tym, że ma nadciśnienie nieuregulowane i to wtedy powoduje obrzęki nóg. Można wtedy stosować preparaty, które zarówno działają na nadciśnienie, jak i te, które działają moczopędnie. Moczopędne zioła to te, o których Państwo widzicie tutaj na ekranie. Można stosować jakąś mieszankę ziołową o działaniu moczopędnym. Ja proponuję taką, jak Państwo widzicie, czyli nawłoć, brzoza, skrzyp, brusznica. To są takie typowe IRDEST surowce o działaniu moczopędnym. Można też stosować zioła o działaniu hipotensyjnym i tutaj ja najczęściej łączę ekstrakt kwiatostanu głogu z miłożębem japońskim. To jest takie połączenie dla mnie najbardziej optymalne i to często zdarza się, że pacjent po takim podawaniu takich surowców to ciśnienie mu się redukuje. Ale pamiętajcie Państwo, jeżeli zioła nie działają, to nie stosujcie ich na siłę. Leki są też dobre i leki hipotensyjne najczęściej nie powodują działań niepożądanych. Więc o tym chciałbym Państwu powiedzieć. Pani ta jeszcze wspominała o dnie moczanowej, czyli tu jeszcze jedna uwaga. Liść brzozy jest takim surowcem bardzo dobrym w przypadku dny moczanowej. W tej mieszance ziołowej moczopędnej jest ekstrakt z liścia brzozy. Można też stosować hakorośl. Ona również może mieć dobre działanie w przypadku dny moczanowej. To, że przytyła, to też może być spowodowane złą pracą jelit. A ta zła praca jelit może być spowodowana tym, iż pacjentka ma złą florę jelitową. Więc podawanie preparatów błonnikowych, podawanie probiotyków jest tutaj dobrym rozwiązaniem. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Klimaktobon, łagodzącego objawy menopauzy.